5 godzin w samochodzie. To już nie te latka. Kiedyś człowiek wsiadł 5 godzin, 10, 20, to nie było żadnej różnicy. Nawet powieka mi nie mrugnęła. A teraz tylko wsiądę, radyjkę odpalę, jakąś smutną muzykę włączą i już człowiek zasypia. No. Kto? No, no nawet odpocząć nie może człowiek spokojnie, bo zawracałem głowę, no normalnie. A, szef. Cześć szefie, co tam słychać? No jadę. Nie jadę? No tak, GPS w samochodzie. No słuchaj, no musiałem się zatrzymać tutaj, wiesz, taką sprawę niecierpiącą zwłoki załatwić, wiesz, rozumiesz? Gdzie jestem? No w tym, to się nazywa, no drzewa, takie tam krzewy, jakieś sereny, w lesie. Słuchaj, no stacja benzynowa jest za 5 km, ja nie dałbym rady. No wjechałem tutaj w taką tam drogę, pieszą, lepszą, tak. Kleszcze? Jakie kleszcze? Żartujesz? No to ja będę uważał. Tak, oczywiście. Wczoraj do późna w nocy mieliśmy brainstorm z całą ekipą. Jestem w pełni sfokusowany na tym targecie. Tak jest. Tym razem obiecuję, deadline będzie dotrzymany. Oczywiście. Rozumiem. Jakie drzewo. Nie, ja już jadę. Jakie piękne drzewo. Ja przytulę się do niego, bo to drzewo na miarę naszych możliwości. Tu sama ręka Boga sprawiła, że to drzewo wyrosło przed mym obliczem, żeby mnie zachwycić. To musi być jakiś znak. Ale jaki? Jakaż pierwotna siła sprawiła, że to drzewo wyrosło właśnie tutaj? Właśnie tu, w tym miejscu, w którym ja postanowiłem odpocząć. Już wiem. To znak, żebym zerwał z przeszłością. Skupowanie wszystkiego na umór, z tym konsumpcjonizmem, który już przerósł nawet samego mnie. No nie wierzę. Nie, szef, nie. Kochanka? Nie, kochanka też nie. To żona. Tak, kochanie? Jaki trawnik? Jakie krzewy? Jaki ogrodnik? No przecież rozmawialiśmy już o tym, że od tarasu aż po płot tam Henia ma być polbruk. No kto to będzie kosił? Na pewno nie ja. Jakieś liście grabić? Kobieto, przecież nam jeszcze jakieś jeże przyjdą, nie wiem, kleszcze nas będą atakować, czy ptaki jakieś, coś. Miał być polbruk. Ten czerwony z takim zielonym i z tymi wzorkami takimi. Przecież ja już ekipę na jutro zamówiłem, przywiozą, będą układać, no. Słuchaj, ja w pracy jestem, ja nie mogę teraz rozmawiać. No ale jak przystrzyżony ładny trawnik, no. To co, że Ela ma taki? Słuchaj, jest polbruk, biorę sobie myjkę ciśnieniową, zmywam, załatwione, czyściutko, ładnie, pięknie. Żadnego robactwa, żadnego ptactwa, wszystko okej. Tak, jutro będą. Dobrze. Pa, kochanie, ja jestem w pracy, proszę mi nie przeszkadzać. Cześć. No tłumaczysz 20 razy kobiecie. No nie zrozumie, a potem ja będę tyrał jak ten osioł po prostu i jakieś tam wyrywał zielska. No dobrze, ale na czym to ja? Drzewo. Przecież to drzewo jest tak piękne. Ono ma ze 100 lat przynajmniej. Tu sam Piłsudski siadał i palił, pykał swoją fajeczkę. Albo Napoleon, wracając na swoją ojczyznę, odpoczął tu strudzony podróżą. Albo sam Adam Mickiewicz. Może tutaj nawet pana Tadeusza napisał. Piękne. I oczywiście jak piękne, to zawsze musi ten telefon zadzwonić. No znowu. Słucham cię, kochanie. Jakie masz znowu problem? Jakie drewniane? Umawialiśmy się. Kupujemy plastikowe krzesła. Tam były takie białe. Podobały ci się, bo miały takie czarne wzorki. Słuchaj, no drewniane kupisz. Spleśnieją, spruchnieją. Jeszcze jakieś korniki przywleczesz mi do domu.
A tak, stawiam sobie białe plastikowe na tym polbruku. Jak trzeba będzie, biorę myjkę, myję polbruk, myję siedzenia. Wyschnie, siadamy, kawkę pijemy. I jest okej, załatwione, no. Nie będzie żadnych drewnianych krzeseł. Ja już nawet zamówiłem. One będą pojutrze. Jak już polbruk będzie gotowy, przywiozą krzesełka, stolik i będzie to wszystko z plastiku. Tak. No cieszę się, że wreszcie to zrozumiałaś. Pa, kochanie. Nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę po prostu. No nie wierzę, jak można drewniane, najlepiej, no jasne, najlepiej drewniane, przynieść drewniane, no. Jakieś korniki mi dom zjedzą, jeszcze dach, potem, Boże Święty, ja nie... Ale to drzewo. To drzewo, moja miłości. Jak ja mam ochronić Ciebie, żebyś tutaj... Ty tutaj do końca świata mogło stać. Tak, szefie? No tak, jadę. Mhm. Jadę. Za 15 minut jestem. No, cześć. No dobra, no co, to przejechać. No to cześć, drzewo, cześć.